Program 15 minut. Pani Lucja Ptaszyńska jest naszym gościem z Pomorskiej Fundacji Ekoenergetycznej Kościerskie Dymy, a będziemy rozmawiali o jakości powietrza w Kościerzynie i o tym, co zmieniło się na lepsze lub gorsze w przeciągu ostatniego roku. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Ostatnio, z tego co pamiętam, rozmawialiśmy w zeszłym roku i chciałem zapytać, co się zmieniło od tego, przez ten rok, jeżeli chodzi o jakość powietrza, o świadomość o jakość powietrza. Jeżeli chodzi o świadomość mieszkańców, to zmieniła się, zwiększyła się ogromnie. Mamy mnóstwo interwencji, chciałabym to nazwać. Mamy między innymi mapę. Mamy mapę monitoringową. No właśnie, jak ona działa? Zakładamy prywatnie, za niewielkie pieniądze, to jest rząd około 200 zł z groszami, każdy sobie może założyć, jeżeli ktoś nie wie, jak to zrobić, to my pomożemy. Zakładamy czujniki powietrza przy swoim domu i dzięki temu mamy na bieżąco świadomość, wiedzę i świadomość, jak wygląda nasze powietrze przy budynku. Bardzo ciekawe, bo pytanie było, jak się zmieniło powietrze w Kościerzynie. Trudno określić, czy się zmieniło. Wciąż jest ogromnie trujące i często. Na przykład dwa dni temu mieliśmy przekroczenia w odniesieniu do wartości normy ponad 2000%. Proszę Państwa, jesteśmy zatruwani, pomimo braku stanu wojennego, braku wojny, jesteśmy na bieżąco zatruwani ogromną trucizną z naszych kominów. Ja pytam o stan powietrza w kontekście między innymi tej mapy, tak, która jest śledzona przez internautów i która, jak Pani wspomniała, na bieżąco pokazuje stan powietrza. Czy tych czujników przybywa, czy ta świadomość wśród mieszkańców przekłada się na to, że oni montują te czujniki z dobrej woli na przykład i działania dla dobra wspólnego z tutaj mieszkańców? Tak. To tak. Ile czujników nam przybyło od zeszłego roku? Cztery. To dużo czy mało? To jeszcze mało. To jeszcze mało. Wynika to z tego, że ludzie po prostu nie wiedzą. Dopiero jak wchodzą na naszą mapę, a nie wchodzą, nie wszyscy wchodzą, bo nie wiedzą, ale jak wchodzą i widzą, to widzą ten kontekst w jednym miejscu zielone światełko, w innym czerwone albo nawet czarne, to dopiero widzą, że to rzeczywiście pokazuje koszmarne zatruwanie. Ale czy jest na to jakaś reakcja właśnie? Bo w kontekście mojego pytania o świadomość wśród mieszkańców. Czy ta świadomość wzrasta, czy ona w zasadzie ogranicza się do tego, że my obserwujemy, że gdzieś tam ktoś dymi, że ograniczamy się do komentarza na Facebooku, że krytykujemy tego, który dymi, ten dym. Mhm. Czy faktycznie wśród ludzi wzrasta świadomość, która przekłada się na konkretny czyn? Sądzę, że tak, dlatego że we wcześniejszych latach nie mieliśmy interwencji typu złóżmy pozew do sądu na zadymiaczy, a przede wszystkim na brak reakcji miasta, odpowiedniej reakcji. No póki co miasto robi to, co robiło, czyli wykonuje pewne tam odcinki sieci, bardzo fajnie, ale wciąż nie mamy planu zlikwidowania smogu i to jest okrutne, dlatego że 10 lat temu było okrutne zadymienie i dzisiaj również mamy okrutne zadymienie. Nie wiemy, w kontekście smogu nie wiemy, czy to się troszeczkę zmieniło, czy trochę bardziej, czy smog jest większy. Także wciąż mamy okrutny smog i potrzebujemy planu zlikwidowania smogu. Największą bolączką Kościerzyny jest to, że jest w dole, że leży w dole, tak? No to jak się wjeżdża, tak, do miasta, to tak, jesteśmy w takim dołku. Tak. I drugi temat, największy problem z powietrzem jest wtedy, kiedy nie wieje wiatr, prawda? W odniesieniu do bieżącego naszego powietrza, tu gdzie jesteśmy i gdzie oddychamy w naszych domach, to rzeczywiście tak. Ale wiatr nie jest rozwiązaniem na smog, ponieważ wiatr tylko opóźnia w czasie, przegania ten smog, przegania trucizny gdzie indziej, poza miasto, na nasze pola, na nasze zboża, na nasze rośliny. Te rośliny, wiadomo, są z roślin, ze zboża pieczemy chleb i zjadamy te trucizny w chlebie. Także absolutnie nie można powiedzieć, że wiatr jest rozwiązaniem na smog. Ale takie indywidualne kominy, indywidualnie zadymiacze, to jest jakby jeden problem, natomiast większym pewnie problemem jest to, że w centrum miasta, praktycznie w sąsiedztwie szkoły, budowlanki kościerskiej są cały czas zakłady mięsne, które no, tak,
Tak. Mają bardzo wysoki komin, no niestety, który bardzo mocno dymi czasem. Dzięki temu, że jest bardzo wysoki komin, to trucizny wydobywające się z tego komina rozsiewane są na całe miasto, czyli sprawiedliwie wszyscy dostajemy, tutaj troszeczkę ironicznie można by powiedzieć. Absolutnie jest to ogromny problem i czas najwyższy, żeby z tym skończyć. No właśnie, ale nikt jakby tego tak nie naświetla jaskrawie, że to jest problem, że taka... Nie wiem, czy tam ubojnia, no takie, tego typu przemysł w zasadzie tak. Już w XXI wieku powinien być poza miastem, na rogatkach miasta co najmniej, tak. Prawda? I to jest kolejne nowum. W ostatnim roku mnóstwo mamy interwencji, mnóstwo mamy informacji do nas wpływają, buntu wręcz, że nie chcemy takich zakładów w środku miasta. Byłam osobiście u pana prezesa, bo wykonaliśmy takie ulotki, zawieszki, nie zadymiaj dzieci, nie zatruwaj dzieci. Byłam osobiście u pana prezesa, zostałam potraktowana pierwszy raz w życiu jak ekolog, czyli wyrzucił mnie, proszę wyjść, proszę wyjść. Robimy wszystko z prawem, zgodnie z prawem, no co jest nieprawdą. Dziurawy komin no, nie jest zgodnie z prawem. Zadymianie codziennie kilka razy, kilkanaście razy albo i więcej, okrutne. Mamy tak w zasadzie to trzy szkoły, bo mamy tak. Budowlankę, dwójkę tak. I zupełnie chyba z drugiej strony czwórkę, tak? Tak, czyli tak, trzy szkoły, tak. a w centrum zakłady mięsne. W centrum, tak? Zakłady i jeszcze wokół zakładów dokładnie są osiedla mieszkaniowe. Tak. Także przepięknie jesteśmy zatruwani właśnie przez te zakłady. To jeden. I muszę, a jeszcze jaki problem? I muszę przyznać, no właśnie, bo czujnik na Strzeleckiej wbrew pozorom pokazuje najczęściej i największe zadymienie przekroczenia. A w którym miejscu jest? Strzelecka, no to jest właśnie przy zakładach mięsnych, bardzo blisko. No bo Strzelecka jest od Zmartwychwstańców praktycznie do Strzelnicy, tak? Także dostajemy dymy i z zakładów mięsnych, i od księdza z Zmartwychwstańców. No i pewnie od niektórych zadymiaczy wokół. To dwa. Wskazaliśmy jeszcze jakieś takie mocne miejsca dymiące w Kościerzynie? Te wielkie. Myślę, że ogromnym problemem są pozostali łącznie, dlatego że jeden wielki komin to jest to samo, co na przykład 100 małych kominów, prawda? Także suma powoduje ten smog. Miasto Kościerzyna to jakby element wewnątrz gminy Kościerzyna, czyli nasz obszar obudowany jest obszarem gminy, która no jak okala miasto, gmina, tak? Czyli tak, też tak. Tam ludzie palą w piecach, też chyba nie ma większych zakładów z tego, co kojarzę, ale jak tam wygląda problem, bo jest nie da się ukryć, że to pośrednio też jakby na nas oddziałuje. Są zakłady meblarskie, to jest kolejny problem do rozwiązania. Uprzejmie prosimy urzędników, żeby również się zajęli tym problemem. Zakłady meblarskie, wszelkie zakłady meblarskie należałoby dokładnie sprawdzić i śledzić pozbywanie się odpadów, dlatego że mamy informacje na bieżąco, że niektóre zakłady sprzedają odpady, czyli jakieś płyty wiórowe porąbane w kawałeczkach. I ludzie używają tego do spalania. Jako tani opał. Jako tani opał, a wiadomo, że on jest zatruty, on jest nasączony różnymi klejami, różnymi związkami trującymi, które w wyniku spalania w niskich temperaturach no, przyczyniają się do tego koszmarnego smogu. Ostatnio na pani miejscu siedział pan komendant Straży Miejskiej, pan Tomasz Smuczyński, i zapytaliśmy go, ile kontroli Straż Miejska wykonała, jeżeli chodzi o kontrolę pieców. Zdradził, że 170, ale w większości przypadków tych kontroli no nie wykazano tego, że ludzie palą śmieciami, tak? Bo to jakby był główny cel. A moje pytanie byłoby takie, czy pani korzysta z tego systemu zgłaszania zadymienia, chcąc uzyskać interwencję Straży Miejskiej? Nie, ja nie korzystam. No, nie chodzi pani lub jakby fundacja, tak? Niewielu z nas korzysta, dlatego że ona jest zbyt utrudniony dostęp do zgłoszenia. Prosiliśmy o taką mapę, która będzie bardzo łatwa, będziemy mogli ściągnąć na telefon aplikację i jednym kliknięciem zgłosić zadymienie. Niestety tak się nie dzieje, trzeba znaleźć stronę, co nie jest łatwe, napisać maila, a poza tym jak gdyby nie mamy odpowiedzi, no, jaka reakcja, co się zadziało. Nie wiemy też jako miasto, no, jako mieszkańcy, gdzie kto zadymia, a wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne.
Wykonaliśmy, może powiem właśnie, dostaliśmy ofertę na wykonanie takiej prawdziwej mapy i idziemy w tym kierunku, żeby zrobić taką porządną, wygodną mapę zadymiaczy. A jakie jest podejście władz Kościerzyny do problemu? Bo z tego co wiem, robiła Pani spotkania i w powiecie, i w mieście, pokazywała Pani odgórne spalanie, jakby efektywność tego spalania i jakby mniejszą uciążliwość dla środowiska, którą uzyskujemy za pomocą tego typu spalania. Czy to w jakiś sposób przemówiło do decydentów, tak powiem? Tak, oczywiście, że tak. Jesteśmy optymistami i mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Do władz powiatu przemówiło wyraźnie. Pan wicestarosta jest odpowiedzialny właśnie za ochronę środowiska i bardzo się tym przejął i współpracujemy. Już byłam na spotkaniu z wszystkimi wójtami gminy i mam nadzieję, że niektóre dusze kupiliśmy już do tego tematu. Wciąż brakuje współpracy z burmistrzem miasta Kościerzyna i jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi, którego pan burmistrz niestety nie wypełnia. Już kiedyś mu powiedziałam, że łamie przepisy, bo współpraca to jest praca wspólna, a nie oddzielna. Póki co miasto wykonuje działania samodzielnie, w ogóle nie jesteśmy informowani o tym. Mieszkańcy nie wiedzą nawet, że buduje się jakiś, to już kiedyś na jakimś spotkaniu powiedzieli wyraźnie, no nie wiemy, co się buduje. Do nas też zgłaszają uwagi. No nie wiemy, co jest, jaki odcinek sieci jest zbudowany. Też chcielibyśmy. Też mieszkańcy mówią, że jest problem ze zgłoszeniem, bo są jakieś tam tłumaczenia. Ja nie będę wnikać, bo myślę, że gdyby była współpraca, to moglibyśmy wspólnie rozwiązać ten problem. Także wciąż z burmistrzem miasta brakuje współpracy, chociaż jest zielone światełko, bo rozmawiałam raz z wiceburmistrzem, no i tak powiem, którym? Na Dolnym. Mamy dwóch. Tak właśnie. I tak powiem, bardzo pozytywnie i mam nadzieję, że tutaj ta współpraca właśnie z wiceburmistrzem się rozwinie. A widzimy tutaj z tyłu taką mapkę, która przedstawia trójkąt. Co ten trójkąt, o czym, jak go analizować? To jest piramida potrzeb Maslowa i wyraźnie, proszę zwrócić uwagę, wyraźnie widzimy, że najważniejsze w potrzebach człowieka jest powietrze. Wykonuję takie ćwiczenia z młodzieżą, z dziećmi. Zakryjmy ustka i zobaczmy, ile wytrzymamy bez powietrza. I od razu wszystkie odpowiedzi są jednoznaczne. Najważniejsze dla człowieka, dla Homo sapiens jest powietrze. I to nie jest slogan. Rzeczywiście, bez powietrza, bez czystego powietrza nie zrobimy nic. A jeżeli mamy zanieczyszczone powietrze, no to chorujemy, źle się czujemy i wszystkie nasze działania pozostałe są zupełnie innej, gorszej jakości. Prowadzicie jakieś zajęcia w szkołach edukujące? Prowadzimy szkolenia w gminie Kościerzyna. Przeprowadziliśmy cały cykl szkoleń we wszystkich szkołach. Bardzo fajne, kapitalne. Jesteśmy umówieni już na kolejne. W innych gminach pewnie też. Miasto Kościerzyna niestety mówi, że samo robi i jak Zosia Samosia wykonuje te badania. To są działania pozorne, to są działania, no tak nam mówią mieszkańcy, odhaczyliśmy, zrobiliśmy jakieś szkolenie. Nie chcę krytykować, ale szkolenia i promocja ma cel. I te szkolenia trzeba przeprowadzić tak, żeby maksymalnie, żeby one dotarły do odbiorcy. Dobrze, to spuentujmy rozmowę. Co jest potrzebne na teraz, na dzisiaj, żeby ten temat w jakiś sposób ruszył z miejsca? Koniecznie musimy wziąć się do roboty. Koniecznie musimy zrobić plan zlikwidowania smogu. Zlikwidowania, nie likwidowania, bo jeżeli nie będzie planu zlikwidowania, to będziemy przez kolejne 10-20 lat. Na 10-20 lat możemy zaplanować budowę sieci ciepłowniczej. Przede wszystkim ocieplenie budynków, to jest numer jeden. Dobrze należy budynki ocieplić, bo dzięki temu oszczędzamy paliwo. Druga sprawa, sieć ciepłownicza i sieć gazowa, bo to jest perspektywa. Proszę Państwa, mamy coraz więcej informacji, że gaz wcale nie jest drogi, a wręcz się opłaca i mamy czyściutko w kotłowni, jest bardzo wygodny, także warto w tym kierunku iść. I miasto Kościerzyna, zdaje się, wykonuje takie działania coraz częściej.
ale do tego czasu, i tego nam brakuje tutaj we współpracy z Kościerzyną, mam nadzieję, że namówimy, do tego czasu trzeba w ciągu roku zmobilizować mieszkańców i namówić do spalania współprądowego, spalania odgórnego. Kapitalnym pomysłem, moim zdaniem, nie tylko moim, bo ja jestem tutaj wyrazicielem wielu członków naszej grupy Kościerskie Dymy, żebyśmy nauczyli się wszyscy tego spalania odgórnego na piecu pana burmistrza, który również zadymia, to nie jest tajemnicą, ale to można wykonać, to można się tego nauczyć i bez kosztów zmienić nasze powietrze. Wyeliminować dym. Tak, oczywiście, że tak. Dziękujemy pani za rozmowę, dziękujemy państwu za uwagę. Naszym gościem była prezes Fundacji Pomorskiej Fundacji Ekoenergetycznej Kościerskie Dymy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.